Projekt 10 Mazowiecki Bieg Norwidowski i warsztaty Norwidiana był współfinansowany ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzony przez Lokalną Grupę Działania Równiny Wołomińskiej. Bieg Norwidowski i warsztaty Norwidiana zorganizowało Stowarzyszenie Bractwo Zabrockie w 196. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida. Trasa biegu Głuchy Dębinki wiodła ścieżkami Norwida wśród pól i lasów. Na warsztatach uczniowie ze szkół gminy Zabrodzie czytali utwory Norwida, wykonywali prace plastyczne oraz prezentowali najważniejsze fakty z życia artysty. Odbyły się również dwie wycieczki do Pałacu w Szęsnem, gdzie wychowankowie ze szkół w Zabrodziu na specjalnej wystawie obejrzeli obrazy, rysunki i grafiki wykonane ręką Norwida. Mogli zobaczyć pierwodruki jego utworów i projekty medali. Hologram przedstawiający postać Norwida opowiadał o dzieciństwie na mazowieckiej ziemi. Wspominał m.in. miejscowości Głuchy, Dąbrówkę, Dębinki i Niegów. Na zakończenie projektu przygotowano specjalną wystawę podsumowującą bieg norwidowski i warsztaty Norwidiana.